O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Sezon był trudny, bo bardzo brakowało nam kibiców, ale był bardzo udany. Napisaliśmy piękną historię. Zgodnie mówili przedstawiciele klubu i sponsorzy tytularni podczas czwartkowego spotkania z mediami. Miniony sezon kojarzyć mi się będzie tylko w mojej głowie zostanie jako sukces. Sukces. Dlaczego sukces? Sukces, jak pan prezydent wspomniał, bo sponsorzy są z nami. Naprawdę grupa tych wielu partnerów naszego klubu. Trwają oczywiście rozmowy, z nie wszystkimi jeszcze odbyły się one, ale tak naprawdę na dzień dzisiejszy nawet nie mamy jednej deklaracji o tym, żeby ktoś chciał zamknąć współpracę. Każdy chce rozmawiać, każdy chce gdzieś uczestniczyć w tym życiu w większym bądź mniejszym wymiarze. Sukces, bo wynik. No, napisaliśmy piękną historię naprawdę ten sezon 2021. No, będzie nam się kojarzył naprawdę z wieloma, na pewno mi, trenerowi, bo byliśmy od szatni, wiedzieliśmy co się dzieje, ile przeżywaliśmy wzlotów, upadków, kontuzji i problemów takiego życia codziennego naszych zawodników po koronawirusie, jak wracaliśmy. Stresu tutaj administracja, jeśli chodzi o organizację tego wszystkiego, bo nie przywykliśmy do takich, że tak powiem, dynamicznej sytuacji, że z dnia na dzień zmieniała się decyzja, gramy, nie gramy w domu, na wyjeździe. Także wynik naprawdę, to siódme miejsce. Proszę zwrócić uwagę, nad nami naprawdę wielcy, nie tylko polskiej siatkówki, ale także i europejskiej. Także wynik to drugi sukces tego sezonu. Trzeci sukces to utrzymanie zespołu i sztabu. Ja miałem wielkie obawy, bo za sukcesem następuje też automatycznie promocja naszego klubu, ale następuje też ogromna promocja wszystkich, którzy tworzyli ten sukces. I tutaj ogromnie cieszę się bardzo, że sztab szkoleniowy zostaje z nami. Także ta stabilizacja myślę, że będzie bardzo owocna na kolejny już trzeci sezon. I także utrzymanie tych podstawowych naszych zawodników, trzonu zespołu, liderów naszego zespołu. To bardzo nas cieszy, bo to daje nam, stwarza potencjał do patrzenia bardzo optymistycznie do przyszłość. I czwarty sukces, do którego, który pozwala nam myśleć o trwałości tego projektu, dalej go stabilizować, rozwijać go, to sukces związany z nazwą tego klubu. Ślepsk Malów Suwałki. Szanowni Państwo, dzisiaj ogromnie się cieszę, że mimo pandemii, mimo niepewności związanej z biznesem, mimo tego, że los cały czas podsyła nie tylko nam w życiu codziennym, ale także i tym dużym przedsiębiorstwom kolejne kłody pod nogi, to są z nami i zostają z nami na kolejny okres, na kolejny sezon. Od początku z klubem jest Michał Wiszniewski. Jak sam mówi, po raz 17 przyjechał na podsumowanie sezonu. Nie ma pytań, nie ma momentu zawahania, na pewno będziemy wspierać nadal, dlatego że po pierwsze, no, możemy sobie na to pozwolić, po drugie, klub ten idzie w tą stronę, w którą my zakładaliśmy jeszcze kiedyś, dawno temu, razem z moją rodziną, razem w pierwszych rozmowach z prezydentem Suwałk, zakładaliśmy jakąś tam drogę tego klubu. Doszliśmy do tego etapu, doszliśmy do tego momentu, oczywiście przez ten czas różni ciekawi ludzie do nas doszli. Tutaj mam na myśli też, moim zdaniem, bardzo, bardzo dobrego trenera Andrzeja. Mamy stabilizację dzięki firmom, dzięki tutaj kolejnemu dużemu sponsorowi, panu Henrykowi Owsiejewowi i jego firmie.
i jakby czujemy, że nie jesteśmy sami. Łatwiej jest nieść bagaż różnych problemów czy obciążeń fizycznych, jeżeli jest on na kilku czy kilkunastu, czy tak jak teraz, nie wiem Wojtek, ilu mamy, kilkudziesięciu, bo setki jeszcze nie osiągnęliśmy, tak, sponsorów. Z działalności klubu oraz wyników osiąganych przez suwalską drużynę bardzo zadowolony jest również równorzędny sponsor tytularny drużyny. Chciałem tutaj podziękować panu Andrzejowi Kowalowi, trenerowi drużyny, jak również zawodnikom za sukces, za emocje i za to, że reprezentują nie tylko siebie, ale również naszą firmę i Ślepsk, a szczególnie miasto Suwałki. Henryk Owsiejew i jego firma Malow wspiera sport od dawna. 30 lat liczy historia jego współpracy z badmintonistami, a od 8 z siatkarzami. Jego zdaniem to obok efektów biznesowych również prawdziwa przyjemność. Bo tak jak już to wspomniane zostało, jestem fanem sportu, zresztą i byłem sportowcem, także a jeżeli można się w jakiś sposób również jako zawodnik pokazać w sporcie, a mamy takie możliwości, w związku z tym jesteśmy. Ja tu chciałem jeszcze dopowiedzieć jedno, że tutaj prezes Kaleta mówił o tym, że bycie w sporcie, bycie z siatkarzami i tak dalej, to buduje również naszą markę, bo tak to jest, że w firmie przemysłowej, w działalności gospodarczej nie tylko efekt ekonomiczny, finansowy, jakościowy się liczy. Liczy się również właśnie do spozycjonowania marki, te uczestnictwo w różnego rodzaju możliwościach takie sportowych, tak jak w tym przypadku sportowych, że my również też nie uciekamy przed innymi współpracami, jak na przykład muzyka, jak kultura, jak wszystko w zasadzie, co związane jest ze społecznością. I to daje ten efekt, że marka zaczyna funkcjonować, zaczyna być dobrze postrzegana i to jest między innymi nasz i mój cel. Czy poleciłby pan innym przedsiębiorcom wzięcie wzoru z pana i pańskiej działalności wspierającej tęże kulturę, sport? A może przede wszystkim właśnie Oczywiście, że tak. Ja tu jeszcze jeden taki aspekt chcę podkreślić, że dla mnie biznes to jest swego rodzaju przedłużeniem kariery sportowej, bo to też człowiek się ściga. Oczywiście są inne efekty, inna ocena, ale biznes i sport to jest w zasadzie to samo.